Witam w kolejnym filmie z serii Crazy Score Final Fantasy VII. W kolejnym filmie, w którym dalej będziemy oczywiście przechodzili misję, bo w zasadzie tyle nam na razie pozostało chyba w tym chapterze. No i tak, dzisiaj zajmiemy się już troszeczkę lżejszego kalibru misjami, przez to wyekwipunkuję sobie nieco inne rzeczy, jak na przykład może coś, co podwaja ilość dropionych itemków, a może lepiej coś, co podwaja ilość dropionych gil. Myślę, że to byłoby lepsze. No i chyba to by było na tyle. Ewentualnie mógłbym sobie jeszcze coś innego tutaj wyekwipunkować. Dobra, myślę, że damy radę tak jak jest. Też dzisiaj zajmiemy się troszeczkę łatwiejszymi misjami: Genesis Forces, Merge Offensive. No i tutaj mamy wrogowie w slumsach. A, to już sobie zaliczyłem, dobra. No to Take Back the Courier, czyli jakby zająć się dostawcą czy coś takiego. Kopie Genesisa zostały złapane i dostarczone do Midgar przez, jakby taki statek transportowy. Jednak statek był pełen kopii, tak więc musimy iść i jakby zlikwidować je. Dokładnie, przechodząc tą misję chyba też odblokujemy nowy set misji całkowicie. Także myślę, że będzie spoczko. No to raczej normalnie będę atakował, nawet nie będę się głowił, żeby używać jakichś dodatkowych technik. No i ta misja jest fajna pod tym względem, że jesteśmy na statku. Tak jest, czyli w całkiem przyjemnej scenerii, gdzie oczywiście też nie zabraknie przedmiotów, jak i innych ciekawych rzeczy i przeciwników w sumie też. Dobra, czy coś tutaj jest gdzieś? Nie ma. Przeciwnikami tutaj są głównie kopie Genesisa, te, które mieliśmy okazję bić na plaży. Dobra, High Potion. Czyli dokładnie te. Plus jeszcze jakieś maszyny. Dobra. I rozwalamy ich w zasadzie bezproblemowo. Wow. Jeszcze zrobotyzowani przeciwnicy. Dobra, unikniemy Gravity. Dobra, to rozwaliliśmy ich. I w tamtej misji jest o tyle wyjątkowa, że też mamy przejście po prostu do innego pomieszczenia. Także to też jest ciekawe. No i tak, co my tu jeszcze będziemy mieli? Oczywiście trochę skrzyń. Trochę, znaczy aż jedną jak na razie. Naszyjnik z pereł. No i tutaj jest troszeczkę więcej do schodzenia. Dobra, schodzimy coraz głębiej i głębiej. Dobra, kolejne pomieszczenie. Plakat z jabłkami. Dobra, i kolejni wrogowie. Proszę, prosi, żeby gdzieś jakaś skrzynia była. I też jest. Dobra, a co Twister? Czy coś jeszcze tutaj znajdę? Nie, chyba wygląda na to, że więcej tutaj niczego nie ma. Okej. Dobra, kolejni przeciwnicy. Dobra, bezproblemowo. Dobra, wygląda na to, że muszę się wrócić. To gdzieś indziej dalej w takim razie. Dobra, nie ma tak się zgubić na statku. Wow, kolejna partia oponentów. Na szczęście tylko dwóch. A, chyba tu się idzie. Dobra, danger. Dobra, jestem w kolejnej części statku. O, i teraz faktycznie będę mógł zejść do najniższego pokładu. No i jakoś szczególnie nawet nie unikam przeciwników, bo jak widzicie, oni są prości bardzo do pokonania. Pin kick. Dobra, nie używaj mi niczego. W sumie teraz też mam osobankę odblokowane po to, żeby ewentualnie zgarnąć level na przykład. Dobra, co mamy? Jump. Dobra, idziemy dalej. No i tu już mamy finalnego bossa, czyli taką no konkretniejszą kopię Genesisa. I pytanie teraz tylko, czy ja się mogę tu odwrócić tak, żeby gdzieś tam przejść, coś zobaczyć, ale tu chyba już nic więcej nie będzie.
No dobra, no to co, to wbijemy to. Ciekawe, co mogę temu ukraść, w sumie jest więcej niż jeden. Drainera, dobra. Pozwalmy. No aż, no rozwaliłem. Dobra, będzie trzeba w jakiś inny sposób. Chociaż nie, nie wpadła akurat Aerith, więc będę mógł go rozwalić. Dobra, Kofion. Ten też ma Drainera. Udało się ukraść. Chodź ją, kurde, chciałem go okraść. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie MP up plus plus. No i udało nam się przejść przez misyjkę. To chyba się odblokowywały następne i był cały set już dostępny, coś tak mi się wydaje. Aczkolwiek może mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. A jeśli mi się nie wydaje, to przynajmniej chyba to odblokowywało kolejne misje, dokładnie. Mamy teraz Mistress of the World, fajny bardzo set, ale to nim się zajmiemy później. Na razie dokończmy ten Raid the Enemy's Stronghold, czyli rozwal siedzibę albo twierdzę wroga. Odkryliśmy lokację, do której jakby uciekały tym statkiem towarowym kopie Genesisa. I bez wątpienia jest to ich siedziba, tak więc musimy tam się dostać i wykończyć ich czym prędzej. Dobra, a ja muszę się dokopać do mojego telefonu, żeby sobie jeszcze czasownik ustawić, bo zapomniałem oczywiście. Dobra, damy sobie jeszcze 20 może minut. Dobra, 20, niech będzie. Natomiast tak, wracając do gry, to jesteśmy w jakiejś właśnie siedzibie niby Genesisa. Jak się mapa przedstawia, niezbyt okazale. Znaczy w sensie jedno pomieszczenie jest dosyć spore, ale bym się raczej nie przejmował. Dobra, teraz pytanie, w którą stronę lepiej będzie pójść. Pójdźmy może na razie w tą... Dobra, niech będzie w tą stronę. Bo tam skrzyni żadnej nie ma, nie ma chyba. Dobra, no to idziemy. Aha, tu się wychodzi. A tutaj co jest? Nie widać nic szczególnego. To chyba był, pamiętam coś, ten boss, ten tak jakby czołg na gąsienicach, który wyrzucał jeszcze dodatkowo inne, pomniejsze roboty. Dobra, co my tu mamy? Eliksir. Dobra, jeszcze zerknę, czy na pewno tutaj nic nie było. Ale widzę, że nie. Dobra, no to teraz lecimy na ten duży obszar. Z nadzieją, że coś fajnego tam znajdę. Dobra, tu za drzwiami też się może coś kryć. To jest właśnie takie ciekawe miejsce. Dobra, jest skrzynia. Dobra, dobrze by się było rozejść tutaj, tak naprawdę rozejrzeć w koło całkowicie. Bo nie wiem gdzie coś można znaleźć. Ale tu widzę, że raczej nic nie ma. Natomiast nie wiem jak tam dalej. Chciałem się nadziać na jakieś niepotrzebne walki, chociaż wydaje mi się, że raczej nic trudnego do pokonania by mnie tutaj nie spotkało. To jest wszystko na poziomie very easy. Więc na hita lub dwa to mniej więcej pada wszystko. Dobra, jest duży bossu. No to lecimy na niego. Tendera. Dobra. Rozwalamy. Dobra, masa pomniejszych przeciwników w koło. Wow, nie szale, jeszcze nie chcę tego rozwalać. Ja bym chciał to najpierw okraść. Dobra, power attack. Dobra, gin. Ty duży! To pomniejsze nie musi. Dobra. Dobra, i Fireblade. No fajnie, nie potrzebujesz takich dużych ilości HP. Mógłbym sobie zamienić ten itemek w sumie na coś innego. I w sumie nie wiem, czy to nie byłby przypadkiem dobry pomysł. Chociaż tak naprawdę no nie jestem też pewien, co przeciwnicy mogą dropić tutaj. Więc na razie zostawmy to jak jest. Z drugiej strony. Dobra, na razie mogę wyrzucić Adamant Bangle i sobie wrzucić ten przedmiot, który sprawiał, że mam
Double items dropped, automatyczne leczenie. Items dropped and stolen will be rare. O, dokładnie. Zobaczmy sobie to. Dobra, Genesis Force, Smash Offensive, Enemies Attack Prevention, czyli jakby przeciwdziałanie atakom wroga. Otrzymaliśmy informacje o wrogach, o armiach, o działach Genesisa w podziemnych jaskiniach, które przygotowują się na atak budynku Shiny, tak więc idźmy zniszczyć Strażnika Skorpiona i jakby przeciwdziałać jego planom, ich planom. Wszystko jest very easy, więc tutaj naprawdę nie muszę się przejmować tym, że będę musiał bić się, że będę miał mało HP i tak dalej. Dobra, w sumie to tylko się idzie na głównego przeciwnika. Dobra, co ja mogę temu ukraść? Beat Marco Stoin. Dobra. Lasowanko. To jest normalny 9999, to jest normalny limit HP, więc już mieć nie mogę. Dobra, High Potion. Trochę leków przynajmniej pozdobywam sobie. I się dorobię nieco na tych misjach. Dobra, Bronze Armlets. Okej. Okay. Chodźmy wyżej. Tak naprawdę jeszcze mi brakuje do 67 level, no to... Już dosyć wysoki. Dobra, mamy Skorpiona. Dobra, kradniemy. Nie udało się. EM Field. Po co się nadziewać na ataki? O nie, w sumie nie. Lepiej, żeby nic nie wypadło, bo mi to rozwali przeciwnika. Nie chciałbym tego jeszcze. Kurde. 5-4-2. Ale strike level 3. Dobra, żeby tylko go nie rozwaliło. Jeszcze chciałem go okraść. Przeżyję, nie przeżyję, nie wiem. Siedem tysięcy, jeszcze żyje, okej. Okay. Dobra, Shinra Beta. Dobra, łap ogień. Mocne to. Dobra, ogień. I Shinra Alpha. No dobra. I Thunder Blade. Troszeczkę materii pozdobywam znowu. Jakichś takich niezbyt wartościowych, szczerze powiedziawszy. No ale... Materia to materia, tak. Konwertujemy na SP. No ale to muszę najpierw zerknąć, czy mam wystarczająco dużo miejsca. I w sumie... Teraz nie pojawiło się, że mam nowe misje, bo de facto to była ostatnia misja, jaka tutaj mogła być. Natomiast tak, jeśli chodzi o materię... Niech posortuję się to trochę. I zobaczę, ile mam jeszcze miejsca. Ach, dużo. Więc nie ma się czym przejmować. Możemy cisnąć w sumie na kolejne misyjki, bo mamy troszkę czasu. Tu mam Mistress of the World, Fun in the Sun. Bardzo fajna misja. Vacation time. Czyli tak, jesteśmy na wakacjach na Costa del Sol w ośrodku Shinry. Mam nadzieję, że odpoczniesz tam i się nie postresujesz. Albo no, odstresujesz się. No tak, ale no. Oczywiście w misjach nie chodzi o to, żeby się bawić, a. Yeah. No i w końcu w Costa del Sol. Czas na wakacje, na które zasłużyłem. Co to ma być? Hej, ty! To znowu oni, szybko, pośpiesz się. A, kolejny kopiec Genesisa! A niech to, jak mogą psuć mi wakacje? No to co? No to walczymy! Oh yeah, dobra muza. Dobra, troszkę mnie tu atakują, no ale do... Dobra, czy ja mogę ich okraść? Na spokojnie. Tak bez spiny. Dobra. Dajcie mi ich okraść. Dobra. Kamień Mako. Skubańce szybko atakują. Nie mogę przyzywać magii nawet. Tu by się przydał Twisted Headband. I Instant Endure. Dobra, Healing Wind.
ale oczywiście nie przebije to mi mojego poziomu. Stop, na nich wpadł. O, teraz bym pokradać. Tak, i ta epicka parasolka. Dobra. Aż tego okradłem. Ale tego chyba jeszcze nie. Dobra. Padł, padł. Także ratujemy wakacje. Dobra. No to kolejny kryzys rozwiązany. Teraz wracamy do zabawy na słońcu. Albo zacznę robić przysiady. Okej. Więc przeszliśmy misję i trzymaliśmy mroczną materię. Dobra, więc takie rajtowe misje. Żeby się troszkę odstresować, bo to, co czeka jeszcze na jaskiniach, to jest po prostu... masakra. Na wielka masakra. Dobra. To powinna być jeszcze kolejna misja. Fun in the Sun. Vacation for real, czyli wakacje na poważnie. Poprzednio kopię batalion Genesisa przerwał nam wakacje, no ale teraz czas na prawdziwy wypoczynek. Ciesz się wolnym czasem. A to lecimy się pocieszyć tym wolnym czasem. Tradycyjnie znowu ktoś mi przeszkodzi. No i w końcu w Costa del Sol wakacje, na które zasłużyłem. Co znowu? Znowu przychodzą z morza. Nie wierzę, że te wody przypływają. Tym razem jakieś monstra. A niech to. Znowu coś psuje wakacje. No to czas rozpocząć misję i... Ice Armlet. Nothing to take. Kolejny Ice Armlet. Wow, 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 jumpują mi nawet nieźle kuką. Dobra, łogień! Co, one mają regena? Dobra, dzięta! Dobra, Blizzardza i Blizzardza. Będzie troszkę materii na konwert. Nawet tak dosyć troszkę. Dobra. No i kolejny kryzys rozwiązany. Teraz czas wrócić do zabawy na słońce i pewnie znowu przysiady. Dobra, teksty są dokładnie te same co wcześniej. Znaczy, Gostek mówi trochę co innego, ale... Dostajemy Gaseous Greens. Dobra, no to chyba jeszcze jedną misję zaliczymy sobie. Jest fajnie, łatwo i przyjemnie, przynajmniej na razie. No, Digital Mindwave mi nic tutaj nie wylosował. Dobra, kolejne cuda świata. Fun in the Sun. Tak więc dalej, jedziemy na wakacje, coś poczytać miałem, ale nie poczytałem. Trudno. Dalej wypoczywamy. A raczej próbujemy. Dobra, co tym razem? Co? Teraz wiemy, dlaczego temperatura wody wzrosła albo zmalała. To dzięki tym czemuś... chyba nie zmienisz Costa del Sol w pustynię. A, więc jednak temperatura wzrosła. Ach, dobra. Bijemy się dalej. No dobrze. To najpierw pokradnijmy. A, widma kostolny. Wszystko ma regena, co ciekawe. Dobra, ale oczywiście mam na tyle siły, że jestem w stanie wszystko wykończyć na hita. Jeszcze Angel. Dobra, muza tutaj gra. O, ja, 3 siódemki. Dobra, level up. Dobra, i rozwaleni. No i to tyle, jeśli chodzi o wakacje. Dobra, tak więc to tyle. Teraz powrót do słońca. Albo jednak do robienia przysiadów. Więc taki fun in the sun.
i dostaliśmy jeszcze Hero Drink. No i fajne, fajne, fajne. No to teraz czas chyba przejść na jakieś cięższe misje. Bo już nic innego nam chyba nie zostało. Chociaż nie, coś odblokowaliśmy. Co nam jeszcze przyszło? Kolejne Mysteries of the World? A jak? More fun in the sun! You need a vacation, czyli potrzebujemy wakacji. Nawet meteorolodzy byli zaskoczeni wzrostem temperatury wody na Costa del Sol, które było wywołane bombami. Jednak nie możemy obwiniać się o to kaprysy natury, tak więc możesz znowu sobie zrobić przerwę. Ale oczywiście przerwy Zaka wiadomo jak wyglądają. Czyli są walki. No i w końcu znowu wakacje. Co znowu? Potwory profesora Hojo znowu wypadły. Słyszałem, że przyszedł tutaj z sobą popracować, ale to niedorzeczne. No okej. Dobra, to troszkę znowu pokradniemy na początek może. Lock Magistone. Wow, wow, wow. Dobra, kradnij. Kolejny Lock Magistone. Jeszcze tego nie okradę. Dobra. Możemy zabijać. Potion. O, one się cały czas respią. Dobra, w sumie ten Makostony zostawię sobie. Dużo tu ich. Dobra, no physical. Nawet nie muszę jakoś szczególnie uciekać. Dobra, coś próbujemy jeszcze ukraść. Tak, Megastone. Dwóch. Nie, już myślałem, że dwa za jednym zamachem zdejmę. I Angel. Akurat teraz bym się ucieszył z jakichś fajnych losowanek. Najbardziej z siódemek, rzecz jasna. No, mówimy i mamy. Level up. 6-9. Chain Slash level 2, no bo niestety nie mamy jeszcze tego Samona. W sumie jeszcze jednego Samona mi brakuje, nie wiedzieć czemu. Gdzieś jeszcze chyba było do zdobycia. A ja go nie mam. Dobra, kolejny kryzys związany, więc... Wakacje Zaka. Nudy na słońcu. Też bym w sumie za długo na słonku nie mógł wysiedzieć. Ileż można w końcu. Dobra, i Phoenix Down. No i to akurat jest fajne. No i More Fun on the Sun. Lecimy dalej oczywiście. Tam będą kolejne 3-4 misje. Mission's Impossible wręcz. Dobra, More Fun in the Sun, czyli ta. We hope it's a vacation. Mam nadzieję, że są wakacje. No cóż, chyba trzeba nazwać to pechem, bo zarówno dr Hojo, jak i ty robicie sobie, że macie wakacje w tym samym miejscu. Tak więc zasługujesz na prawdziwe wakacje, na które oczywiście masz zgodę. Więc ciesz się wolnym. Oczywiście, jak zwykle, to będzie takie pseudowolne. Także fajny zestaw misji na takie rozluźnienie. Co tym razem? Jakieś coś wstępnego się tu pojawiło i rujnuje wszystko w koło. Oj, robaczki! Dobra, spróbuję może Hellfire'a poużywać sobie. Dawno magię nie tłukłem. A to jest akurat dobre, bo dobrze działa na dużej ilości przeciwników. A i tu można sobie nakraść naprawdę dużo rzeczy fajnych. Dobra, łogiem! Fajne właśnie jest, że mogę atakować całkiem sporej ilości przeciwników magią.
Dobra, i Sysnej. Czemuż Sysnej wcześniej właśnie nie wpadał? Miał dużo losowanek i większe szanse na level. Dwie czwórki. O, Costly Punch już poziom master. Oczywiście, że mogę. No, w sumie jeszcze jedna misja mi chyba z tego została. Więc sobie coś tam blokniemy, a czy odblokniemy, znaczy się. O, jeszcze tego tak dużo jest. Co wy nie wiecie, kiedy skończyć. Dobra. No, zdobywa mi tempów masakrycznie dużo. Nie, tego jest. Teraz mi się mana skończy. AP cost 0. Ja bym wolał manę. Dobra, znowu null physical. Dobra, troszkę się tu pobije. Dobra, parasolka do akcji. Bijemy ich więcej. Kurde. Dobra, piękne kryty. Dobra, ile tu ich jeszcze będzie? Dobra. Dzięki status ward jestem odporny na stop, jako tak. Ale gdyby nie to, to byłaby bida. I faktycznie by mnie stopowały. Dobra, koniec? Gdzie? Kurde, ile jest. No to będzie niezła rozrywka. I wszystko ma regena. Dobra, porozwalamy jeszcze trochę. Czemu żadne losowanie na Digital... Znaczy, no... Nic mi się właśnie dobrego nie wylosowuje na Digital Mind Wave'ie. Manę ja bym chciał sobie odnowić. Null Magic. I null Physical. Jestem odporny na wszystko. Dobra, koniec? Tak. Uff, aż mnie kciuk boli. Dużo tego. Dobra, chyba czas na ostatnią już z misji. No, dobra. Wracamy na słonko i ćwiczymy. No i piękny, wspaniały Mithril, który raczej mi się na nic nie przyda. No ale troszkę pieniążków dorobiłem, troszkę itemków nazbierałem, tak troszkę dużo. Może by to zhandlować, czy coś. Zobaczymy. Dobra, w każdym bądź razie mam dostęp już do ostatniej misji. Może użyję sobie w końcu... To może być eliksir. No i tak, missions. Ostatnia z misji, czyli... It's vacation yet? Czy w końcu już wakacje? Gdybyśmy wiedzieli wcześniej, że na Costa del Sol jest jakiś dziwny wzrost populacji robali, to na pewno byśmy cię tam nie wysłali, ale jako zadowód wdzięczności możesz dalej mieć wakacje. Może teraz w końcu. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że też mi bateria w konsoli wytrzyma, bo już dostaję sygnały, że nie jest dobrze. Nie mam ładowarki pod ręką, więc miejmy nadzieję, że nie będzie to za długa walka. Dobra, co znowu? Popatrz, co się dzieje. Może być koniec Costa del Sol. Behemoth! Czy Behemoth? Dobra, więc coś większego nam przyjdzie teraz pobić. W sumie to nie wiem, czy może lepiej nie zarzucić sobie Walla na start. Wygląda to dość groźnie. Titan Bangle. No, lagi. Dobra, to było szybkie.
No dobra. No i tak też kończy się set z Pan in the Sun. Dobra. No i teraz w końcu już Zach będzie miał dobre wakacje. W sensie, bez niespodzianek. Dobrze więc, przeszliśmy kolejne dwa takie podsety misji. De facto, no jest jeszcze do przejścia... W sumie Mysteries of the World już skończyliśmy. O, to już mamy całkiem komplet. Jeszcze Great Caverns of Wonders. To jest najcięższe, co mamy. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy dam radę to przejść. Bo to jest mega trudne. Muszę sobie to przećwiczyć mniej więcej. Bo i bez tego może być ciężko. Dobra, jeśli chodzi o dzisiejszy film z serii Crisis Core Final Fantasy 7, moi drodzy, to będzie wszystko, więc ja z wami się żegnam i tu zobaczymy w kolejnym filmie, w którym no dalej będę próbował męczyć misję. A jeżeli mi się to nie uda, no to najwyżej ruszymy dalej z fabułą i spróbuję je przejść później. Dobra, jeśli chodzi o dzisiejszy film, to będzie wszystko, więc ja z wami się żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach z serii. To cześć!